Ostatnie próby orkiestry Grandiozo przed sobotnim koncertem. Znamy szczegóły tegorocznej RAFY. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie dziennika. Trwa wymiana słupów oświetleniowych w Białobrzegach. Stare sodowe lampy zostaną zastąpione przez oświetlenie typu LED. Dzięki temu ulice Białobrzegów będą bezpieczniejsze i bardziej przyjazne kierowcom, jak i pieszym. W ramach pierwszego etapu inwestycji na terenie całej gminy zdemontowano wysłużone sodowe lampy, a na ich miejsce zamontowano oświetlenie typu LED, które jest o wiele bardziej energooszczędne. To jednak nie koniec prac w ramach programu Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi. Jest to drugi etap wymiany oświetlenia w Białobrzegach na energooszczędne LED-owe i jest to jakby no końcówka. Wszystkie lampy uliczne w Białobrzegach będą LED-owe. Dodatkowo ulica Krakowska zyska nowy wygląd poprzez stylowe słupy, stylowe lampy, też LED-owe. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu przez gminę zewnętrznego dofinansowania. Dostaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na to zadanie. Także cieszymy się, że udało się pozyskać te pieniądze. No i myślę, że Białobrzegi zyskają fajny wygląd. Całkowity koszt modernizacji oświetlenia na terenie gminy Białobrzegi to ponad 2 miliony złotych. Wszystkie prace związane z tą inwestycją zostaną zrealizowane do końca 2016 roku. Istnieją prawie 40 lat, na koncie mają wiele sukcesów. Z występami zwiedzili prawie cały świat, a już za kilka dni zagrają w rodzinnym Radomiu. Grandiozo, jedna z najlepszych młodzieżowych orkiestr w Polsce, przygotowuje się właśnie do koncertu zatytułowanego Uwertura 1812. Słuchacze mogą liczyć na kolejny bombowy występ. Przed nami kolejny pełen młodzieńczej energii koncert Młodzieżowej Orkiestry Dente i Grandiozo. Jak co roku w listopadzie orkiestra zabierze słuchaczy w wyjątkową muzyczną podróż. Zagramy uwerturę 1812 Piotra Czajkowskiego. To jest główny utwór, który graliśmy już na Mistrzostwach Europy w tym roku. Na pewno będzie troszeczkę bombowo, troszeczkę wybuchowo. Ta armata na naszym plakacie o czymś świadczy na pewno. Jeżeli chodzi o drugą część koncertu, zawsze jest to część rozrywkowa, tak będzie tym razem. To będzie prawdziwa wybuchowa mieszanka, bo inspiracją w wyborze repertuaru były podróże. W tym roku orkiestra Grandiozo odwiedziła m.in. Grecję i egzotyczne Chiny, dlatego będzie można usłyszeć utwory polskie, greckie i chińskie. Nie zabraknie również występów grupy tancerek i werblistek. Nasza orkiestra charakteryzuje się tym, że wraz z orkiestrą występuje grupa werblistek, mażoretek, tambur majorek. No i jak zwykle, jak co roku, szykujemy jakąś niespodziankę dla widzów, dla słuchaczy. No tym razem zdradzę troszeczkę, jest to nawiązanie do naszych podróży grandiozowych w tym roku. Podczas koncertu orkiestrze będzie towarzyszył zaproszony gość. Gościem specjalnym w tym roku jest Krzysztof Kaczka. Jest to polski flecista, który obecnie pracuje w Kuwejcie, w tamtejszym Departamencie Muzyki. Jest profesorem wizytującym. Jego doświadczenie muzyczne jest bardzo duże. Jak co roku radomianie mogą wybrać się na koncert galowy w dwóch terminach. Tym razem będzie to 19 lub 20 listopada. W poniedziałek po weekendowych występach orkiestra tradycyjnie zaprasza uczniów radomskich szkół na koncerty edukacyjne. Rusza 36. RAFA, czyli ogólnopolskie spotkanie z piosenką żeglarską. Szczegóły tegorocznej edycji festiwalu i jego tradycje mogliśmy poznać na konferencji prasowej zapowiadającej koncerty. Tegoroczna RAFA potrwa 2 dni. Rozpocznie się od sobotnich przesłuchań konkursowych, które odbywać się będą w Domu Kultury i Dalin. Zgłosiło się do konkursu 7 tak zwanych podmiotów wykonawczych. Nie jest to liczba oszałamiająca, ale też należy się cieszyć, że większość tych osób są to osoby spoza Radomia. Bo na przełomie lat 80. i 90. do festiwalowych konkursów zgłaszało się po kilkudziesięciu wykonawców. To właśnie do tradycji tamtych lat nawiązuje RAFA, która w tym roku organizowana jest 36. raz. To tutaj w latach 80.
zespół Stare Dzwony, właśnie, który będzie również gościem na festiwalu. Po jednym z takich spotkań została w Radomiu nagrana pierwsza płyta szantowa właśnie i została wydana właśnie przez między innymi z pomocy Radomskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Płyta była na winylu, więc mamy się czym pochwalić, no bo to są bogate tradycje. Po sobotnich zmaganiach uczestników konkursu organizatorzy zapraszają na koncert laureatów poprzedniej edycji festiwalu i gości, który rozpocznie się o godzinie 18 w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Potem odbędzie się także spotkanie z muzyką szantową w restauracji Parkowa. Niedzielna część festiwalu to koncert, który rozpocznie się o godzinie 17 i na którym oprócz laureata tegorocznej edycji i chóru akademickiego Radomskiego Uniwersytetu usłyszymy takie zespoły jak Clipper, Ryczące Dwudziestki oraz zespół Stare Dzwony. Bilety na festiwal dostępne są m.in. w Domu Kultury Idalin. Przed nami kolejna edycja trzydniowej ogólnopolskiej konferencji dotyczącej nowych technologii w oświacie. Prelegenci zaprezentują m.in. najnowsze osiągnięcia IT wykorzystywane w procesie edukacyjnym. Na konferencję, której organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Radomiu, zaprasza Artur Rudnicki. Zespół Szkół Technicznych po raz 12 raz organizuje konferencję Nowoczesne Technologie Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły. Jest to konferencja poświęcona nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w edukacji. Jest to konferencja dla nauczycieli od nauczania wczesnoszkolnego poprzez gimnazjum do nauczycieli klas technikalnych i licealnych ostatniego etapu edukacyjnego. Na dzień dzisiejszy mamy 240 kilku już uczestników, 70 godzin warsztatów, 20 godzin wykładów i to wszystko będzie się działo przez 3 dni w Zespole Szkół Technicznych od 18 do 20 listopada. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie na najnowszy kontrast. Gościem programu jest Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego, który mówił m.in., że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wiedzieli o zaistnieniu Radomia w umowie z Airbusem. A to wynika m.in. ze stenogramów z posiedzeń Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Jeżeli mówimy już o dokumentach, to warto by było się rzeczywiście opierać na faktach. Tu wyraźnie w tym dokumencie kilka razy pada Radom. Znaczy na posiedzeniu komisji, to jest stenogram. To jest stenogram, dokładnie. To jest dokument obowiązujący. Ale to traktujemy to oczywiście jako wypowiedzi oficjalne. Obowiązujący. Po przedstawieniu wszystkich oferentów, tu bardzo ciekawa rzecz, bo z tego stenogramu również dowiadujemy się, że wszystkie trzy oferty, zarówno Mielca, jak i Świdnika, jak i Airbusa były bardzo podobne kwotowo. Mhm. Więc dzisiaj wyliczanie, ile tych milionów miałby kosztować helikopter, to jestem ciekaw, ile będzie kosztował ten ze Świdnika czy z Mielca. W każdym bądź razie ja może tak słuchaczom zaczytuję chyba najważniejszą kwestię. Pan prezes zarządu Airbus Group Polska, pan Sebastian Magadzio, podczas posiedzenia tej komisji oczywiście bardzo wnikliwie przedstawia kwestię offsetową. Natomiast również tych działań, jak rozumiem, około offsetowych. Ja dokładnie Państwu zacytuję, jeżeli chodzi o Radom, to dodatkowym aspektem jest tutaj także to, że wynikiem prac badawczo-rozwojowych, które prowadzimy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym, jest opracowanie w tej chwili już testowanego dużego elementu osprzętu śmigłowcowego, a także umiejscowienie produkcji tego elementu w Radomiu. Ten odcinek kontrastu już teraz dostępny jest na naszej stronie internetowej. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Do zobaczenia. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie.
środa w Radomiu z przelotnymi opadami, na termometrach 5 stopni. W czwartek pochmurno i deszczowo. W piątek przejściowe zachmurzenie, słabe opady deszczu, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 9 stopni.